Hej, 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 moi drodzy, witam serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Planet Crafters. Kochani, co my dzisiaj będziemy robić? Co my będziemy robić? Widzę, że tutaj już tam to chyba urosło, rzeczywiście. To sobie oczywiście to zbieramy. Ekwipunek pełen, okej. Mniejsza o większość. Myślę, że dzisiaj możemy sobie zacząć... Oho, biokopuła, 100 nanokelwinów osiągnęliśmy, więc... Bez zbędnego gadania. Ja wiem, że miałem inne plany, ale... Ale wyszło jak wyszło. Jeden mam tylko 6 sztuk, to malutko. Dzisiaj sobie pójdziemy zobaczyć, czy przypadkiem ten osm nie występuje właśnie w tamtych miejscach. Nie wiem, czy nie zrobię jeszcze jednego prętu. Tak mi się wydaje. Polokujmy sobie to tu. Stać mnie, stać mnie. Świetnie. Zrobimy sobie jeszcze ciepełko, tylko to ciepełko wymaga od nas tytanu i dwóch aluminium. Znaczy, jakich dwóch aluminium? Jednego aluminium. Pręty mamy dwa, więc dwa aluminium, krzem i dwa tytanu. Nie mamy tytanu. W ogóle nie mamy tytanu. Lipa. Lipa, bo nie ma tytanu. No akurat dwie sztuki tutaj się znalazły, świetnie. Zbieramy to sobie. No i tak, będę chciał zobaczyć, czy właśnie nie ma tam przypadkiem tego osmu. Jeżeli będzie, to zaczynamy sobie robić oczywiście ekstrudery jakieś. Dobra. Ale co miałem zrobić tu? Co miałem zrobić tu? No nie mamy zbytnio już miejsca nawet na to ciepełko. Oho. Oho. Prunt. Prunt siadł. No i brakuje nam 20 kWh. To nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Kobalt, krzem, aluminium. Kobalt, krzem i aluminium. Magnesu tam nie było chyba, tak? Nie, był magnes. Ale magnes jest, ok. I żelazo. I żelazo. Możemy na razie wrzucić, bo potrzebne mi są dwie sztuki żelaza. I możemy sobie na razie tu pierdyknąć, żeby tak na szybko ogarnąć. Dobra. Odnosimy sobie to, co mieliśmy. I tak. Dynię sobie zjedzmy. W ogóle mamy kolejne nasionka fasoli. Ja bym to wywalił i walnął fasolkę na maksa, bo fasolka tutaj jest najbardziej pożywcza i daje 60. Więc tak to zróbmy. Tak to zróbmy. A jedzenie było tu. Kurde. Tu były same rośliny. No ale już nie mamy miejsca w sumie. Nie mamy w sumie miejsca. Też zrobimy to tak i tyle. I oczywiście jak zwykle pierdzielnik Shiro zrobił. Nic nowego. Nic nowego. Nie, no muszę porobić oddzielne szafki na to wszystko, bo już naprawdę mi się to wszystko nie mieści. Naprawdę mi się to wszystko nie mieści. Jedna woda, dobra, wypijmy sobie to. Idziemy ogarnąć sobie ten osm. Znaczy przynajmniej zobaczyć, czy on tam jest. Bo to też nie wiadomo, czy on tam jest. Ale warto być dobrej myśli. W sumie mógłbym tam iść, ale tam jest dalej niż tutaj. Tam jest troszeczkę dalej niż tutaj. Serio, ten jetpack to jest coś po prostu genialnego. Ale tak z daleka widzę, że chyba jednak się jeszcze nie zaczęło topić. Bym walnął jakąś gafę. Się topi? 100 tysięcy nanokelwinów. Tak, topi się. Topi się, topi. I chyba nawet byśmy mogli już tam przejść, tylko... Jest jedno, ale potrzebuję przedmiotów na kapsułkę. Kapsułkę, na kopułkę. Zapytacie dlaczego? A to dlatego, iż do tytanu. Nie wiem, czy przypadkiem się tam nie zablokuje na jakiś czas. No, pan licho, jeżeli tam przetrwamy, no bo jakby nie patrzeć, ale no gorzej, jakbyśmy nie przetrwali. To wtedy jest problem. Jeszcze jedno żelazo i jeden krzem. Gdzieś tu widziałem.
i żelazo. Tak, weź teraz w czubku znajdź tutaj żelazo. Znajdź tutaj żelazo teraz. To chyba żelazo nie jest, to jest tytan. Tak, to jest tytan. Tytan, tytan. To również był tytan niestety, ale chyba tu było żelazo. I ogołociliśmy tą jaskinię równo. Jest żelazo. Dobra, kapsułki tlenowe mam, więc się nie boję. No nie róbcie sobie żartów, że do mnie przyjdziemy jeszcze. No nie! Really? Really nie przyjdziemy, dobra, nieważne. No ale topi się, powoli się topi. Czyli musimy bardziej zainwestować jeszcze w ogrzewanie tego klimatu. Szkoda. Szkoda, bo byłem pewny, że nam się uda. Zresztą w skrzyni chyba miałem trochę surowcy jeszcze, czy nie? Nie, nie miałem surowcy. Więcej irydu, więcej irydu. Tu jest iryd. Jezu, myślę, że to jest ten osm. Kurczę, ale nadzieja. Ale nadzieja. Dobra, no to w takim razie robimy co innego. W takim razie robimy co innego. Wiesz, że to się zaczyna dopiero topić, więc trochę czasu pewnie będzie trzeba poświęcić na tym, żeby to stopniało do końca i żeby móc tam wejść. Więc może dzisiaj zajmiemy się troszeczkę bazą. To nie jest głupi pomysł. No i bardziej moglibyśmy też zainwestować w ciśnienie, bo to ciśnienie też nam kuleje i to mocno. Bo mamy sporo nowych budynków, których jeszcze nie przetestowałem. Na przykład rozsiewacz trawy. O, rozsiewacz trawy się przyda. To było potrzebne. Aluminium, magnes i nasiona lirma. Aluminium, magnes był i nasiona lirma. Tylko to, tak? A, i dwie butelki wody. Jedna tu jest. Nie, z tą wodą to jest genialne. Tutaj jest genialne z tą wodą. Wow, i to ma jakieś pole rażenia. To ma jakieś pole rażenia, więc myślę, że chcemy, żeby nasza baza była ładna, więc sobie to zrobimy pod spodem. Zrobimy sobie to pod spodem. Tych wiatraków będzie się trzeba pozbyć w końcu. Jak te struktury mieszkalne jeszcze wyglądają? To mnie bardzo ciekawi. I w ogóle mamy tutaj coś ciekawego jeszcze do zbudowania? Platforma startowa. Tego jeszcze nie mamy. Lampa obszarowa, duży przydział mieszkalny. No nie, ale no tą platformę startową moglibyśmy sobie zrobić. 3 super topu, 1 tytan i żelaza sporo. Czyli jeszcze jeden tytan ogarniemy i robimy sobie platformę startową. Zobaczymy, co to daje. Czy będziemy mogli uciec z tej wyspy? Dobrze rozumiem. Wzrost 13%. Rośliny 0,19 gram. Energia minus 13, tlen plus 108. No, to daje sporo tlenu. Naprawdę sporo tlenu daje. Zobaczmy, ile dają te. To jest złota? Nie, to nie jest złota. A gdzie są moje roślinki? Na dworzu? A, tak, one były na dworzu. Dobra, kurde, jestem głupi. To jest setka i to daje 78. A to daje 108. To jest różnica. Jest różnica. Oki. Super stop. Super stópki mamy tutaj. Trochę ich pozbieraliśmy, więc na razie się o nie musimy martwić zbytnio. Taka ta platforma jest wielka. Jaka ta platforma jest wielka. Myślę, że ją możemy zrobić dalej. Troszeczkę. Gdzieś tu. O, oh shit, to wymaga prądu. Blokowano osiągnięcie, are we living? Niestety jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Dobra, aluminium, kobalt, magnes. Otrzymano wiadomość. Aluminium jedna, kobaltu nie ma, magnes mamy.
2 razy kobalt, 1 żelazo. Na szczęście kobalt jest dosyć prostym do znalezienia. Przynajmniej do tej pory był prosty, bo już widzę, że tutaj też go nie ma. W ogóle dawno nie było meteorytów. Dawno nie było meteorytów. Dobra. Mamy co chcieliśmy. Zrobimy sobie kolejny panel słoneczny. Uuu, jeszcze za mało. Ile to zżera? Ile to zżera, cholerstwo? Minus 55 kWh. Uhuhu. Do tych paneli może być troszeczkę więcej potrzebnych. Do tych paneli może być znacznie więcej potrzebnych. No to jesteśmy w kropce. Jeszcze ze 2 sztuki to minimum. Ze 2 sztuki to minimum. 2 żelaza. I tak, 4 kobaltu, krzem i 2 razy krzem i 2 razy magnes. Nie mamy tego. Kobaltu będzie od zarąbania potrzeba. Ale serio, jeżeli chodzi o to latanie, to tak ułatwia robotę, tak? To jest przyjemne teraz. Po prostu bez porównania w stosunku do tego, co było na początku. Kobalt. Samo żelazo z tytanem to nie chcemy na razie. No i znów krzem. I znów krzem jest potrzebny i znów go nie ma. Dobra, coś tam jest. Tylko krzemu sobie więcej zbiorę nawet. No cóż. Może się przyda. Może się przyda. Zbieranie mogłoby być szybsze. Więc jak tylko odnajdziemy jakieś ulepszenie na prędkość, to z miejsca to kupię, ewidentnie. Kobalt. No kobaltu sporo jest potrzeba. Myślałem, że to będzie taki dosyć nieistotny surowiec, ale jednak jest potrzebny. No, wleć. Wleć. Dobrze. Bardzo dobrze. No to wszystko działa. Nasilanie przywrócone. Idziemy zobaczyć na tą platformę startową. Co to jest? Co jest na tej platformie startowej? Wspinaj się? Aha. Zaczęło kliknąć, okej. Cóż. Rakieta przyciągająca asteroidy. Rakieta chroniąca pole magnetyczne. Przyciąga asteroidy irydowe. Daje globalną premię do generowania chroniąc pole magnetyczne. To może być ciekawe. To jest bonus do wytwarzania ciepła. Zapewnia geolokalizację na terenie mapy. Tak samo na 2. I rakieta z informacją o mapie. Tylko pręd super stopu to jeszcze nie umiemy zrobić. Więc teoretycznie... Można by było zrobić tą rakietę. 2 super stopu i kobalt. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, tylko musimy się jeszcze przejść po iryd. Którego jest naprawdę już tam mało. To mnie martwi. Do tego irydu mamy chyba 2 sztuki tylko, prawda? No właśnie. No nie mamy czym poszaleć nawet. Dobra, zjedzmy sobie fasolkę. Może lekki overkill, no ale trudno. Chociaż... Wiecie co? Ja wiem, że to trochę grzech. Ale trudno. Dobra, co tam było potrzebne? Już nie pamiętam, kurde. A, silnik musieliśmy zrobić, dobra. Musieliśmy zrobić silnik. Silnik potrzebny jest uran 2 razy. Akurat jeszcze uran mamy. I super stopka. I robimy silnik rakietowy. Potrzebne były 3 super stopy. Krzem. Kurde, nie pamiętam co jeszcze. Co tu jeszcze było potrzebne? A wszystko mamy. Dobra. Spróbujmy.
Wow! Rakieton. Ale rakieton. Możemy już wystartować, czy jak? Jak to możemy zrobić? W ogóle zobaczmy sobie... Przed wystartowaniem, zobaczmy sobie, ile daje nam teraz ciepła. Żeby móc sobie to porównać. Ciepło mamy 143 i 3. 143 i 3. Żeby to wystartować, musimy zrobić co? Coś tu? No tu. Wow. Leci. Ale poleciała. Chyba już nawet asteroidy zaczęły lecieć. Dobra, zniknęło, no i mamy asteroidki. Zobaczymy sobie, czy już wleciał bonus. Co? Ja pierdzielę, ile to daje? Dodało nam 1300. No mniej niż 1000, dobrze liczę? No mniej niż 1300, 1280, coś koło tego. Mniejsze, to są cholery, sporo. Dobra, wiadomość od Riley. Ale wiecie co, ja ją przeczytam już jak minie ta burza, bo jest tak głośno, że nic nie słychać. Nic nie słychać. No to już wiemy, jak sobie przyciągać te asteroidki. Myślę, że to jest już czas, gdzie możemy chyba sobie zrobić kolejne skrzynki, bo naprawdę jest lipa z tym. Już? Mało tego podrobiło? Nie mówcie. Uran? Tak, to uran. Jezu, chłopie, ratujesz nas, ale coś mało tego uranu. Trzy sztuki? No niewiele. A jest więcej. Zrobimy może nawet pręt. Tam się to świeci jeszcze, ale nie można go podnieść. Musi to poznikać niestety. No, podnoś. Tu też coś się świeci. Czyli to była głównie asteroida uranowa. To była głównie asteroida uranowa. Ach, i tak chyba nie zrobimy, i tak nie zrobimy kolejnego generatora. Coś mi się wydaje. No, nie możesz się już cofnąć? Halo? Nie może. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, ale myślę, że w tej chwili już możemy bez problemu dostać się do... Dostać się do... Ja wiem, że znów robi śmietnik. Nie musicie krzyczeć do monitorów. Możemy pójść sprawdzić, czy już coś się tam odblokowało. Tych rakietek można sporo puścić. I ciekawe, czy ta rakieta już spowodowała właśnie to, że to poleciało, czy tak po prostu zbieżność w czasie. Ciekawe. Chyba się odblokowało. Elis. Ale topnieje jak pojebane. Oj, mamy nową lokalizację. Co to jest? Czy ja tu byłem? Wow, jak tu zielono. To jest kobalt. To jakieś gazy. To jest bezpieczne. Siarka. Oh man. Dobra. Otrzymano nowy schemat, znak. Świetnie. Tego mi było trzeba, tylko... Problemem jest też to, że... Ja zaraz się zgubię. Jest skrzynia. Siarka, bryłka bioplastiku, tego jeszcze nie znamy. Nasiona nula, super stopik. Nie, no dobra, bierzemy to wszystko. Otrzymano nową wiadomość. Wiem, że tam to odczytać, pamiętam, spokojnie. Spokojnie, wiem, że miałem tam to odczytać. Jedno żelazo by się przydało. O wilku mowa.
O wilku mowa. Bardziej mnie ta jaskinia tutaj interesuje. Jest chyba osm. Jest chyba osm. Wow, ale klimatycznie. Siarka. Też siarka, dobra, siarka na razie mi jest niepotrzebna. Jest, to jest to. Osm. Odblokowano osiągnięcie Liquid Water. Czyli udało nam się ogarnąć już wodę. O, i the Blue Rare Ore. Kolejne osiągnięcie. Czyli możemy już robić chyba, z tego co widzę, nowe przedmioty. Dopiero 5 Ultra Kelvinów chyba. Dobra, za wiele tego nie było. Jeszcze coś tu niby jest. Nawet nie buduję tu nic, bo... Bo nie! Bo nie. No i tak nadal mam największe problemy z prądem. To jest masakra. To też 5 Ultra Kelvinów. Możemy sobie jedną kapsułkę z tlenem wykorzystać, bo i tak mi nie zależy na tym. No i poszukajmy więcej tego. Chyba już nie ma. Cały osm, który tutaj był, chyba został już przez nas zebrany. Bo tego dużego raczej wziąć nie możemy, no niestety. A szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Okej, okay, co my tu mamy jeszcze do zbudowania? Tlen nam nie schodzi nam ten, kurde. Niedobrze. Niedobrze. Wiertnice. Pole wydobywcze. Gdzie to było? Ekstraktor rudy, to było tu. Pręt irydowy. Potrzebujemy właśnie prętu irydowego, czyli nawet jeżeli byśmy chcieli cokolwiek robić, to mamy na trzy koparki. Na pewno jedną postawę tutaj, możliwe, że osm będzie można wydobywać i stąd. A nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie, aczkolwiek... No na razie musimy jak najwięcej irydu ogarnąć, nawet już przez sam fakt z tym, że... No potrzebujemy go do rakiet. Potrzebujemy go mega do rakiet. Dobra, trochę tlenu. I wracamy. No i teoretycznie już powinien być liquid water. Myślałem, że to śnieg pada. Myślałem, że to śnieg pada. Dobra, czyli mamy już płynną wodę na całym terenie. Teraz zabawimy się w ten ekstraktor rudy, tylko tak. Się napiję już. Tylko tak. Nie mamy bodajże i tak nic, co by mogło nam pozwolić. Możemy zamienić w sumie. O czym to ja mówię? A, nie mamy prętu irydowego. No właśnie. No właśnie. Mamy tylko 3 sztuki irydu. No to jest mało, bardzo mało. Mega mało. Dobra, tytan sobie tutaj wleci. A, tu jeszcze jakiś uran wpadł nam. Tak, mamy go tylko 6 sztuk, więc nie powala to. 7 sztuk nawet, można powiedzieć. Na razie go tu przełożę. Przestań klikać. Tak, a do ekstraktora potrzebujemy pręt irydowy, aluminium, tytan. Aluminium mam, tytan był. Tytan był. Mam pręt irydowy, no kurde, nie chcę kolejnego wywalać. Ale będę musiał chyba. Chyba nie mam wyboru. Dobra, możemy zrobić ten ekstraktor rudy, no ale i tak musimy iść na... Wow, jak tu deszczyk ładnie pada. Jak tu deszczyk ładnie pada. Te krople coś za wolno spadają. Ale wiadomo, inna grawitacja. Mamy te dwie wiadomości jeszcze do odzyskania. Też trzeba o tym pamiętać.
W ogóle ten iryt się chyba generuje. Ten iryt się chyba generuje. Automatyka, odblokowane osiągnięcie. Tak, wydobywa iryt, zarąbiście. Zarąbiście. Widziałem dwie sztuki. Nawet trzy sztuki. Tutaj może jeszcze za chwilę jakąś rakietkę puścimy. Coś wydobyło? Jeszcze nic. W ogóle ile tego jest? 20 slotów. No to tak nie za dużo. Tak nie za dużo. No fajnie, wszystko zaczęło już, czy zaczyna żyć przynajmniej tutaj. Ale myślałem bardziej, że takie będą, nie wiem, jeziora, czy coś takiego, ale widzę, że chyba nie. Chyba na tyle twórcy jeszcze nie ogarnęli, ale trawka się posiała. Jaka trawa, jaka trawa. Trochę uboga, ale jest, dobra. Pierwsza wiadomość od Riley. Udało mi się przemycić więcej informacji. Przeczytałem, że masz większe szanse na sukces, jeśli zbudujesz swoją bazę na wysokości. Nie wiem na razie dlaczego. A jeśli uda ci się wystarczająco ogrzeć planetę, niektóre jaskinie powinny stać się dostępne, gdy lód się stopi. I ostatnia rzecz. Możesz... Koniec komunikacji. Wiadomość przechwycona. Wiadomość od skazany GP8971Y. Ojej. Po angielsku. Dla kogoś, kto dostanie tą wiadomość. Jestem Planet Crafterem. Wysłanym do Migoria 3. Jeżeli odebrałeś tą wiadomość, to znaczy, że jesteś niedaleko. Może jesteś również Planet Crafterem. Pogoda nie zachwyca i jestem już na skraju wyczerpania z surowcami. Nie ma ich wystarczająco, żeby sterenformować tą planetę. Nie wiem, dlaczego wybrałem to zamiast śmierci, która mogłaby być bardziej... niegrzeczna, Boże. Bardziej... No, mniej bolesna niż to piekło. Jeżeli ktokolwiek może coś mi pomóc, proszę, zrób to. Znaczy, nie jesteśmy jedynymi. A jednak są jeziora, ej, dobra. Myślałem, że jezior nie ma. Są jeziorka. No i musimy zrobić tą kolejną skrzynię, bo już tam się nie mieści. Już tam się tutaj nic nie mieści. Zrobimy sobie taką dużą szafę. Która się nawet tutaj nie zmieści, okej. Nieważne. Zróbmy ją sobie może gdzieś tu. I tak to będę musiał potem poprzenosić, kurde no. Niech tu będzie ten... iryt. Niech tu w ogóle będą takie właśnie surowce dosyć niespotykane. Siarka, jakieś duperele, bioplastik, o. To myślę, że będzie spoko. Uran też tu może być. Nie przeszkadza to w żaden sposób. O, i zaczyna nam super stopu już brakować. Niedobrze. Niedobrze. Teraz aluminium mamy od cholery. Aluminium to mamy aż nadto. Nie, to kliknąłem, dobra. Tu jeszcze jakieś wypidówy są. Zjedzmy sobie. I tak musimy teraz ogarnąć jeszcze zasilanie. Jeszcze trzeba ogarnąć zasilanie. Co my tu jeszcze mamy? Tlen, ogrzewacz T4 i rozsiewacz drzew T2. Tu mamy piecek T5 oraz kolektor wody z jeziora. Biomasa ekranowa. Informacje orbitalne. Manipulator DNA, prędkość super stopu, no trochę tego jest, inkubator. Trochę tego jest. Ciepełko, wiertło T4 oraz biodom. Dobra, jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o różne rzeczy. W ogóle jest ekstraktor rudy T2. No dobra. Tylko sobie zbierzmy, bo jedzonko też musimy mieć w zapasie przynajmniej.
Wodę sobie wypijmy. To sobie grzecznie robi. Jakie my tam jeszcze mamy do wysłania rakietki? Bo te rakietki naprawdę dosyć mocno przyspieszają terraformację. Te rakietki dosyć mocno przyspieszają terraformację. Przyciągająca asteroidy. Kobalt, krzem. Przyciąga asteroidy irydowe, daje globalną premię do generowania. Chroniąc pole magnetyczne, co? A mnożyć ciśnienia razy 1000, właśnie. Dobra. Czyli nie mam silnika rakietowego. To mnie bardziej martwi. Ale mamy tu różne takie jakby kopuły jeszcze do zbudowania, typu właśnie biokopuła. Idealne miejsce do uprawy roślin. Potrzebujemy 3 stopu, kobalt. No myślę, że wszystko mamy w bazie w tej chwili. Zobaczmy sobie, co to w ogóle jest. Co tam było jeszcze raz? Aluminium, kobalt. No było chyba jedno aluminium, ale okej. 3 super stopu. Kurde, jaką ja mam pamięć dzisiaj. Fatalną. 2 kobaltu. I 2 tytanu. Tak? A i nasiona lirma. Mamy nasiona lirma? Mamy nasiona lirma. Biokopuła, jak to jest wielkie? O, za wielkie to nie jest. Nawet powiedział, że to jest malutkie. Wow, dobra, to nie jest malutkie. To nie jest malutkie, bo aż nam prądu zabrakło. Odblokowano osiągnięcie biomasa. Tylko my nie mamy prądu, nie mamy prądu. Znów trzeba ogarnąć panel słoneczny T2. Jakbyśmy mieli już iryt, byśmy mogli trochę odesłać. Ale czekajcie. Tu przecież była ta asteroida wielka, która jeszcze miała chyba jakieś surowce. To było gdzieś tu. A może to się tylko świeciło tak po prostu. Lipa. Dobra, teraz sobie ten tytan pozbieramy. Trochę go tutaj się pospawnowało. O, dobra, widzę. Spokojnie. Wiem, że krzyczycie. Widzę. Nie wiem, skąd to się tutaj wzięło, ale jest. Wow. Panie Uran, zapraszam do kieszeni. Będę trochę świecił, ale myślę, że to nie przeszkadza w żaden sposób. Uranus. Tam jeszcze jedno jest. I tam są jeszcze. Ej, dobra, jest trochę tego. Robimy elektrownię. Jeszcze tu jest z tego sporo. Kurde, ej, dobra. To widocznie, jak ja tutaj byłem wtedy, koło tej rakiety i ta asteroida spadła, to ona musiała po prostu nie wcelować. I poleciała dookoła. Lubię to. Może jak wystarczy, nawet 2 zrobimy. Czy tam jest jedno? O kurde, ale trochę się zagawędziłem z wami, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w następnym odcinku z Planet Crafters. Trzymajcie się. Hej, hej!